Witamy w kolejnym wydaniu magazynu sportu szkolnego. W dzisiejszym odcinku powiemy o zmaganiach uczniów szkół średnich w triobaskecie oraz rywalizacji uczniów szkół podstawowych w trójboju lekkoatletycznym. Zapraszamy! We wtorek na boisku 10. Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu rozegrano zawody w triobaskecie. Impreza odbyła się w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży. Rokrocznie są odbywane u nas, odbywają się u nas te zawody. Bierze ponad 12 szkół udział. Jest duże zainteresowanie. Młodzież może pokazać swoje umiejętności w tej konkurencji. Jest to gra popularna no już od kilku ładnych lat, także to, co widać tutaj na boisku, no to po prostu jest obrazem tego dnia dzisiejszego w naszych zawodach. Ile zawodników weźmie udział w dzisiejszych zawodach? W tym roku mamy 8 szkół i te 8 szkół będzie rywalizowało do końca o najlepsze pozycje medalowe, pucharowe. Pierwszy mecz zagrany. W miarę ciężko, bo słońce grzeje strasznie, duża temperatura. Wszystko no, przeciwko nam jest. No i tyle, ale tak to zawody idą bardzo dobrze. Udało się wygrać? Oczywiście, 6-2. Było ciężko, ale wygraliśmy. W ogóle jak oceniasz dzisiejszą przeciwników, z którymi graliście? Przeciwnicy? No powiem, byli no, dobrze przygotowani. No i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Mocno kryli nas. Grali bardzo ciężko. No i teraz nas trochę zmęczyli. A co dla ciebie było najtrudniejsze? Temperatura, zdecydowanie. Bardzo dobra zabawa, ponieważ są tu drużyny, które umieją grać w koszykówkę i mam nadzieję, że będziemy mogli dostać jak najwyższe miejsce. Długo już trenujesz triobasket? Trenowałem kiedyś koszykówkę przez kilka lat i w sumie ostatnio jest to jako hobby, więc praktycznie zawsze gramy 3x3, więc jest to, można powiedzieć, takie przygotowanie. Na pewno jest duży poziom. Chłopaki reprezentują mocną grę, jest mocno, ale też bardzo fajna zabawa będzie dla chłopaków. Liczę na to, że Elektronik wygra, wiadomo. No, ale życzymy też powodzenia innym drużynom. A myślisz, że tutaj panuje zasada fair play? Tak, jest to głównie fair play zasada gry. No, nie ma sensu grać inaczej, według mnie. Czy jak można się przygotować do dzisiejszych zawodów? No, my jako Elektronik odbyliśmy 2 treningi tutaj na boisku, aby się rozrzucać na te kosze. Coś tam wpada, mocno trzeba stanąć w obronie, żeby przeciwnika zmusić do wysiłku. Tak jak drużyny mają, widzimy po 3-4 osoby, nieraz jest tylko, więc wysiłek zrobi swoje. Skąd zamiłowanie do triobasket i pomysł, żeby w ogóle dzisiaj wystąpić? Tak od małego po prostu tak się tym interesowałem i tak w pewnym momencie po prostu pokochałem tą grę i tak. A czy chodzisz na jakieś dodatkowe zajęcia, grasz na boisku? Jak właśnie wyglądało to, żeby dzisiaj zaprezentować się w jak najlepszej formie? Po prostu samoukiem jestem i to mi wystarczy, taka gra z kolegami. Jak co roku nasza szkoła tutaj uczestniczy w tych zawodach. Na chwilę tam się przygotowaliśmy, jesteśmy w dobrej formie, zresztą bronimy złotego medalu sprzed roku. Mam nadzieję, że będzie ok. A jak wyglądały przygotowania do dzisiejszych zawodów? 2 razy w tygodniu się ostatnim czasem chłopcy się spotykali u nas w szkole, na zajęciach. Monitoruje pan dzisiejszą walkę. Jak pan ocenia poziom trudniejszych dzisiejszych zawodów? Myślę, że poziom chyba tych zawodów z roku troszeczkę jest niższy, ale niemniej jednak tutaj chłopcy dają z siebie wszystko, także będzie ciekawie do samego końca. A co jest najważniejszego, jak pan myśli? Technika, zwinność? Zapał, chęć, to jest najważniejsze. W środę na Radomskim Mosirze odbyły się zmagania uczniów szkół podstawowych w trójboju lekkoatletycznym. No, mamy tutaj kilkanaście szkół z radomskich podstawówek. Przypominam, że tu biegają dzieci z klas czwartych w trójboju lekkoatletycznym, czyli do niego zaliczamy 60 metrów, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową. Każdy nauczyciel, który pracuje w szkole, przygotowuje swoją grupę do startów w trójboju lekkoatletycznym. No i dzisiaj się spotykamy w rywalizacji, rywalizujemy między szkołami. Wszystko to jest w ramach 15. Radomskiej Olimpiady Młodzieży
To jest chyba już właściwie ostatnia impreza lekkoatletyczna w tym roku szkolnym, ponieważ mieliśmy do tej pory czwartki lekkoatletyczne, czwórby lekkoatletyczny, potem powiaty, międzypowiaty, no i teraz w tej chwili zostały dla najmłodszych czwarte klasy trójby lekkoatletyczny. A jak ocenia pan poziom trudności dzisiejszych zawodów? No mamy to są podstawowe dystanse i konkurencje lekkoatletyczne dla tej kategorii wiekowej, czyli 60 metrów, palantówka i skok w dal. Poziom trudności, no sprawne dzieci, to dla nich to nie ma problemu zaliczyć te wszystkie konkurencje i zdobywać punkciki. Jest to dosyć wymagające, ponieważ to musi być i szybkie dziecko, daleko rzucające, no i bardzo skoczne. Jak wyglądały przygotowania do dzisiejszych zawodów? My z panią Aldoną ćwiczyliśmy i biegaliśmy na boisku i myślę, że mogę to wygrać. Co tutaj dla ciebie będzie najtrudniejsza, a która z tych dyscyplin sportowych najłatwiejsza? Chyba najłatwiejszy będzie skok właśnie w dal, ale najbardziej trudne jest chyba dla mnie bieg. A powiedz mi, jaki byś chciała osiągnąć wynik, twój taki wymarzony wynik na dzisiejszych zawodach? No, skoczyć bym chciała z 3:20. A rzut, no nie wiem, z 20 ponad 5 może, coś takiego. A jak się biegło? No dobrze nawet. Jaki osiągnęłaś czas? 10:49. Jeżeli chodzi o rywalizację dzisiejszych zawodów, myślisz, że jest trudna, czy też jest dość prosta? To znaczy, to też zależy o kogo, bo są jedni tacy bardzo szybcy i bardzo dobrze przygotowani, a drudzy to tak trochę mniej, ale też byli przygotowani. A powiedz mi, co jest najważniejsze? Zwinność, technika, czy też jakiś inny element? No, najważniejsze jest to, żeby chyba zwinność najbardziej. Zawody lekkoatletyczne, one są etapowe. Powiedz mi, co w nich jest najtrudniejszego? Która tutaj z tych dyscyplin sportowych? No nie ma dzisiaj długiego biegu, ale no ten jest najcięższy, bo długo, długo trzeba biec i gorąco też jest strasznie. A skok dalf, jak oceniasz? No dobry jest, na mnie to dobry, bo dobrze biegam, skoczę. A jeżeli chodzi o bieganie, bo już dzisiaj miałeś okazję, powiedz mi, jak się biegło i jaki osiągnąłeś czas? Zająłem drugie miejsce, a czas 10 coś, nie wiem tam. Zadowolony jesteś z dzisiejszego wyniku? Tak. A jak się biegło dzisiaj? W miarę dobrze, tylko jak się rozgrzewałam, to coś mi strzyknęło w kolanie i nie mogłam biec. Ale udało się pobiec. W jakim czasie pobiegłaś? 10:61. To był dobry czas twoim zdaniem? No, w miarę dobry, drugie miejsce. A powiedz mi, co może być najtrudniejsze w tych dodatkowych kategoriach sportowych? Rzut piłeczką, palantyną. A jaki byś chciała osiągnąć wynik? 25 metrów. A powiedz mi, jak oceniasz dzisiaj swoich konkurentów sportowych? No, bardzo dobrze, ale jeszcze wszystkich nie poznałam. Przygotowania dzieci do zawodów właściwie odbywają się przez cały rok, ponieważ dzieci systematycznie doskonalą biegi, skoki i rzuty. Natomiast bezpośrednio przed samymi zawodami oczywiście robimy selekcję, gdzie dzieci dokonują sprawdzianów na odległość z pomiarem czasu i typujemy najlepsze czasy, najlepsze rzuty. W ten sposób dobieramy ten skład reprezentujący szkołę. Pewnie monitoruje pani dzisiejsze zawody. Proszę powiedzieć, jak pani ocenia dzisiejszą konkurencję? Powiem szczerze, konkurencja jest różnorodna, tak? To znaczy widzę po niektórych czasach i odległościach, że są lepsi. Widzę też, na jakim poziomie mniej więcej jest moja szkoła. Myślę, że nie wypadniemy bardzo źle, natomiast nie wiem, czy będzie to miejsce medalowe. I to już wszystko w tym wydaniu magazynu sportu szkolnego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.